Szanowni Państwo, drodzy czytelnicy, w wydawnictwie Karmelitów Bosych ukazała się właśnie Filozofia psychologii i humanistyki Edyty Stein. Jej autorka jest niezwykłą kobietą, która poszukiwała prawdy jako filozof, aż odkryła ją w Bogu. Poznała, że to, co określała jako byt wieczny, jest miłującą obecnością. Odpowiedziała na tę miłość najpierw przyjmując chrzest, a potem wstępując do Karmelu. Święta Teresa Benedykta od Krzyża pisała, że życiem Bożym jest miłość bezkompromisowa i dobrowolnie siebie dająca. Wielokrotnie dawała temu świadectwo, aż po męczeńską śmierć w Auschwitz w 1942 roku. Filozofia psychologii i humanistyki to już 11 tom pism Edyty Stein z serii, w której ukazały się jej listy, autobiografia, antropologia filozoficzna i teologiczna, pisma o kobiecie, jej powołaniu oraz wiedza krzyża. W tym tomie zamieszczone są rozprawy przyczynowość psychiczna oraz jednostka a wspólnota. Nie brakuje w nich przykładów z życia, które są dobrze znane każdemu. Sprawia to, że wyniki analiz stają się łatwiej uchwytne. Książka ta jest cenna również dlatego, że oferuje podstawy metodologiczne i pojęciowe dla psychologii i nauk humanistycznych. Kiedy Edyta Stein pisała tę książkę, miała prawie 30 lat. Pragnęła nakreślić swoją drogę filozoficzną i odnaleźć się w nowej sytuacji po pierwszej wojnie. Zamierzała zrobić habilitację. Zaangażowała się na krótko w politykę. Jednak wtedy przeżywała kryzys wewnętrzny. Podczas wojny straciła przyjaciół. Miała świadomość, że jako kobieta praktycznie nie ma szans na karierę akademicką. Zrezygnowała też z pracy asystentki u Husserla, gdyż tak dalece to, co u niego robiła, rozmijało się z jej oczekiwaniami. Stanęła więc wobec konieczności przemyślenia swej egzystencji i odnalezienia nowego źródła sił psychicznych i duchowych. W swych badaniach Edyta Stein skupia się na analizie osoby i życia jednostki w relacjach z innymi. Ukazuje, na czym polegają związki ciała, duszy i ducha, a także czym jest siła witalna, która je ożywia. Zastanawia się, czym dla jednostki są relacje z innymi osobami. Podkreśla, że człowiek potrzebuje wspólnoty, a nie jakiejkolwiek grupy, by zrealizować pełnię swoich możliwości. Edyta Stein zawsze, również w tej książce, zaprasza do podjęcia rozważań nie tylko intelektualnych, ale i duchowych. Uważała, że wysiłek z tym związany jest konieczny do świadomego kształtowania swego życia. Pisała właściwie po to, by inspirować do odkrywania sensu ludzkiego istnienia i jego odniesienia do Boga. O swoim pierwszym doświadczeniu Bożej obecności pisze w tej książce tak. Istnieje stan odpoczynku w Bogu, całkowitego odprężenia od wszelkiej aktywności duchowej, w której nie snuje się żadnych planów, nie podejmuje się decyzji i tym bardziej nie działa. Lecz wszystko, co przyszłe, pozostawia woli Bożej. Całkowicie zdaje się na los. Stan ten, na przykład, stał się moim udziałem, gdy przeżycie, które przerosło moje siły, wyczerpało całkowicie moją siłę duchową i pozbawiło mnie wszelkiej aktywności. Odpoczywanie w Bogu wobec zaprzestania aktywności z powodu braku siły witalnej jest czymś całkowicie nowym i osobliwym. Tamto było ciszą grobową. Na jej miejsce wchodzi teraz uczucie bezpieczeństwa, uwolnienie od wszelkiej troski, odpowiedzialności i zobowiązania do działania. Polecam Państwu tę książkę serdecznie. Iwona Pawłowska.